Dzień dobry, ja bardzo lubię Piotra, bo Piotr narwany, nerwus, impulsywny człowiek, ale robi to, co mówi. Oczywiście nie wychodzi mu to często, ale jakby zabiera się za to. Dzisiaj, kiedy widzimy tę scenę na jeziorze, kiedy Jezus idzie po jeziorze, po wodzie do nich i Piotr mówi, jeśli to Ty, to każ mi przyjść do siebie, a ja przyjdę. No i Pan Jezus mówi, to chodź, no i idzie. I zobaczcie, to jest taki bardzo ważny element w Piotrze, który myślę, że warto wziąć do siebie z takim pytaniem, na ile my mamy wielkie pragnienia dotyczące naszej wiary, ale też w ogóle naszego życia, że chcielibyśmy zrobić wiele rzeczy, to nasze polskie powiedzenie chciałaby, a boi się, chcielibyśmy zrobić wielkie rzeczy, mieć, nie wiem, lepszą modlitwę, cokolwiek by to miało znaczyć, lepsze relacje z ludźmi, chcielibyśmy gdzieś pojechać, chcielibyśmy coś zrobić, a tego często nie robimy, bo nie robimy tego pierwszego kroku. Zaraz znajdujemy w sobie miliard różnych usprawiedliwień, które zatrzymują nas w tym miejscu, w którym jesteśmy. Tak się trochę śmieję, ale trochę przy tym, przy tej mojej przeprowadzce, jak wrzucałem tam takie małe zdjęcia z jakichś tam zakamarków tego nowego pokoju, to wiele osób mi mówi, że tak odważnie, że ten zielony kolor, że też bym tak chciał i tak dalej. No to ja wiem, że to jest trudne i wiem, że to czasami wymaga pokonania wielu, nie wiem, protestujących ludzi naokoło. To wymaga jakiegoś zmierzenia się z ludźmi, którzy będą krytykować różne rzeczy, ale myślę, że tak jak Piotr dzisiaj mówi, to ja pójdę, jeśli to jesteś ty, to ja pójdę. To właśnie to jest ten sposób na działanie, żeby próbować pokonywać. To, czy nam to wyjdzie. Piotr, jak wiemy, zwątpił, za chwilę zaczął się topić. Piotr, który mówi, pójdę z tobą wszędzie, zdradzę Pana Jezusa, ale on robi to, co w tym momencie wydaje mu się, że może zrobić. I jest taki szczery w tym wszystkim. Nie kombinuje, tylko po prostu idzie za tym, co uważa za dobre pragnienie. Oczywiście, to nie chodzi o to, żeby robić wszystko, co nam w głowie przyjdzie do głowy, na myśl, tylko chodzi o to, żeby spróbować rzeczywiście w ogóle zobaczyć, czy we mnie jest nie tylko pragnienie czegoś dobrego, nie tylko pragnienie tego, żeby coś zmieniać, żeby coś w swoim życiu kreować na nowo, czy w ogóle kreować, ale pytanie, czy ja idę za tym pragnieniem, czy chociaż raz na, nie wiem, 10 pragnień coś realizuję, coś robię. Bo jeśli tego nie robimy, to w pewnym momencie stajemy się takimi malkontentami. I ja już słyszałem na podstawie tego dzisiejszego fragmentu z Ewangelii wiele kazań, gdzie kaznodzieje bardzo odważnie stawiają tezę, że dopóki patrzył na Jezusa, to się nie utopił, to się nie topił, że trzeba patrzeć, bo jak się zwątpi, to się nie idzie. No dobra, tylko że Piotr jednak poszedł. Piotr zrobił te kilka kroków po tej wodzie. Piotr na słowo Jezusa wychodzi z tej łodzi, a my stoimy za amboną i tylko to komentujemy i nie robimy kroku dalej. I tak samo jest często w naszym życiu. Stoimy za jakąś amboną, w cudzysłowie, komentujemy rzeczywistość, decyzje innych ludzi, kroki innych ludzi, a odkąd mamy internet, to w ogóle robimy to nagminnie, komentujemy, oceniamy kroki innych ludzi, ale sami nie ruszamy. To jest oczywiście, tak jak mówiłem na samym początku, również coś, co warto zastosować w swoim życiu duchowym. Zobaczcie, ilu z ludzi chciałoby pomodlić się w ciszy. No to na miły Bóg, co za problem ruszyć swoje cztery litery i znaleźć sobie miejsce na pół godziny, żeby być w ciszy. To bardzo dużo kosztuje, bo trzeba zrobić ten krok, bo trzeba znaleźć to miejsce, bo trzeba się zdecydować, a to co najgorsze, trzeba się zmierzyć ze swoim serduszkiem, w którym jest dużo hałasu. Ale właśnie tego pragnąłeś, tego pragnęłaś, więc idź za tym, zrób to. Nie siedźmy tylko, jak to mówił kiedyś Franciszek, na kanapie, ale spróbujmy zrobić coś, co przynajmniej będzie malutkim kroczkiem, chociaż jednym, a potem się możesz utopić, ale Pan Jezus tak Cię wyratuje. Tylko chodzi o to, żeby rzeczywiście spróbować coś zrobić. Już tak teraz całkiem poważnie, jeśli w życiu jest Ci źle, to oczywiście nie chodzi o to, żeby od razu gwałtownie
zmieniać swoje życie i robić jakieś rewolucyjne kroki, ale chodzi o to, żeby sobie przynajmniej pozwolić w głowie pomyśleć, że może być inaczej. Przynajmniej spróbować pomyśleć, jaki zrobić plan, żeby to zmienić, że jest mi źle, i małymi krokami powolutku realizować. Nie wszystko naraz, ale malutkimi krokami. Wszystko zaczyna się od naszej głowy. Mówię wam to, bo sam coś takiego przeżyłem i w momencie, kiedy odkryłem, że ta sytuacja, w której jestem, jest dla mnie destrukcyjna, ona mnie niszczy, zacząłem myśleć, jak można tę sytuację zmienić. Można zmienić też okoliczności zewnętrzne, które, jak wiecie, w moim życiu wcale nie zależą tak wszystko ode mnie, że wiele zależy od innych osób. Ale jednak wiem, że mówię bardzo niekonkretnie, bo nie chcę tutaj wyciągać żadnych rzeczy, ale jakby chodzi mi o to, że to się da zrobić malutkimi krokami. Najpierw z kimś warto to przegadać, potem warto z kimś, kto ma jakiś realny wpływ na twoje życie, też to przegadać i pomalutku, konsekwentnie dążyć do celu, do zmiany. Jeszcze raz mówię, nie chodzi o rewolucję, a chodzi o ewolucję, to znaczy, że zmieniam powolutku to, co się w moim życiu dzieje, co mnie mierdzi, co jest dla mnie trudne, po to, żeby żyć lepiej. I Piotr dzisiaj daje nam taki świetny przykład tego, że można pójść za swoimi pragnieniami, nawet jeśli one są dziwne. Chodzenie po wodzie to nie jest normalna rzecz. A jednak Piotr robi te kilka kroków. I zamiast go krytykować za to, że nie wpatrywał się w Jezusa, że stracił wiarę i tak dalej, już Pan Jezus go tam zbeształ, wystarczy, to może warto zauważyć, że jednak Piotr zrobił te kilka kroków i chyba jako jedyny poza Jezusem poszedł po wodzie i to jest coś. To jest sukces. Dobrego wtorku wam życzę. Trzymajcie się.